Wybraliśmy specjalnie dla Was najpopularniejszy tester diagnostyczny na rynku, Texta Multihub, z najnowszym softem. Zobaczymy, co potrafi zdziałać tester wielomarkowy na samochodzie marki Mercedes. Dwuletnie auto, więc bardzo świeże. Sprawdźmy, jakie naprawy jesteście w stanie przeprowadzić przy użyciu tego urządzenia. Usiądźcie wygodnie przed ekranami. Zapraszam. Najpopularniejszy tester wielomarkowy na rynku, Texa Navigator, a w zasadzie już teraz Multihub z najnowszym softem. Zobaczmy na Mercedesie, co potrafi. Dzisiaj sobie darujemy sprzęt pływający, nie będziemy diagnozować motocykli. Obsługa diagnostyki Texa jest banalnie prosta. Jeżeli ktoś potrafi ułożyć pasjansa, to spokojnie sobie poradzi z Texą. Wybieramy ciężarówkę. Wybieramy samochody ciężarowe, wskazujemy na markę Mercedes, wybieramy Mercedes-Benz, mamy do wyboru 5 modeli, zobaczcie, Actros MP5, najnowszy model, czyli obsługa od najstarszych, lata 90. do najnowszych, wybieramy Actrosa, jesteśmy w głównym menu, nie pozostaje nic innego jak wybrać skanowanie systemów. Urządzenie podpowiada nam, gdzie znaleźć gniazdo diagnostyczne, jakiego kabla użyć. Nie pozostaje nic innego jak podłączyć interfejs i tyle. Po szybkim skanowaniu systemów wyświetliło nam systemy, które są obecne, systemy z błędami lub czyste. Na czerwono mamy systemy, które nie występują w tym aucie. No i zobaczmy, z jakimi błędami to auto przyjechało do nas. Najważniejsze sterowniki, silnik, zawieszenie, hamulce, AdBlue. Sprawdźmy, co urządzenie potrafi na nich. Weźmy AdBlue. Bolączka każdego użytkownika ciężarówki. I co tu możemy zrobić? Oczywiście odczytanie błędów w parametrach temperatury przed zakatalizatorem. Oczywiście nie jesteśmy w tym sami, tak jak mówiliśmy wcześniej, dobry tester diagnostyczny to również duże wsparcie dla mechanika. W przypadku Texy zobaczycie, że macie całą informację przygotowaną o tym, jak to dozowanie powinno przebiegać, wraz z informacją, jak interpretować wyniki tego testu. Sprawdźmy na układzie hamulcowym. Błędów nie ma. Ciśnienie w modulatorach lub napięcie, prędkości koł, czyli bez w zasadzie konieczności zdejmowania koła. Widzimy, czy prawidłowo jest odczytywany czujnik prędkości, przyspieszenie boczne, istotne w przypadku funkcji związanych z ESP. Czujniki prędkości. OK. Zobaczmy aktywację. Elektrozawór przedniej osi. Jesteśmy w stanie go przetestować. Bardzo ważna rzecz. Często kłopotem są umiejscowienie. Kłopotem jest umiejscowienie usterki. Czy to jest czujnik, czy to jest modulator, czy to jest okablowanie. W tym momencie możemy modulator EBS-u zasterować i sprawdzić rzeczywiście
czy reaguje. Co jeszcze możemy tutaj zrobić? Testowanie zaworu sterowania przyczepy, kontrola kół fonicznych. Zobaczmy w regulację, przy regulacjach inicjacja ESP, czyli kalibracja czujnika skrętu w kole kierowniczym. Czy to jest wystarczające? To jest pytanie do Was. To, co tester potrafi, możecie przetestować u siebie na warsztacie. Zachęcamy do tego, żebyście nas zaprosili. Przyjedziemy z urządzeniem, sprawdzimy je na Waszym taborze. A przypominam, że to nie jest tylko kwestia Euro 6, bo urządzenie potrafi obsłużyć samochody już z lat 90. A jak widzicie na przykładzie tutaj tego Mercedesa stojącego za mną, Euro 6 też całkiem fajnie jest ogarnięta. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście się podzielić jakimiś informacjami odnośnie Waszych doświadczeń, śmiało piszcie w komentarzach. Dziękuję.